twoich dłoniach bezpiecznie. I spokojnie na pewno. Jeden. Jest łagodnie. Jeden. Naprawdę. W pewnym mieście zgierz nasiad przyszła mała wesz, taki owad wesz, choć to była nimfa mała, lecz marzenia wielkie miała. Mamo, mamo, jak chcesz świat? Dorośniesz, moja mała. Będziesz kawalera miała. Jeden z nich już gębę szczerzy. Choć poważna moja postać jest ingierką, chcę pozostać. Żera mnie ciekawość świata. Szkoda, że nie umiem latać, ale to już wiesz. Wnet okazja się zdarzyła. Po szaliczku, po sweterku rozpoczęła podróż wielką. Mamo, mamo, czy ty wiesz? Po mym czole pełzniesz, wiesz? O mój Boże, to jest wesz! Babcia zbladła i usiadła, dziadek z młotkiem do i doskoczy, wnuczek zamknął tylko oczy i zawoła. Nie, nie, nie! Siadaj, Stefan, nie te czasy. Pędź, Achirze, do apteki i proś o najlepsze leki, bo jak to jaj naniesie, będzie problem całą jesień. Jakie to? Przeciem wesz, całkiem sympatyczny zwierz. Żadnych jaj, o nie! No i o co taka draka, jakby zobaczyli smoka, a nie mało mnie. Miły kocyk ją utulił, pożałował się brzyduli, ale krwisz. Spełzłam szybko na ten kocyk, chcę się wtulić w ląd warkoczek, no i napić się. Niechże ktoś mnie ich przytuli, bo dzieciność mnie brzyduli za kropelkę krwi. Miły kocyk ją utulił, pożałował się brzyduli, ale krwi już nie dał, nie, więc zasnęła w sen głęboki, marząc pewnie o obłokach, a właściwie kto to wie. Dziękujemy serdecznie. A teraz zespół szkolno-przedszkolny z Woli Kiełpińskiej. Raz, dwa, trzy, czystą głowę masz i ty. Witamy serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kochane przedszkolaki, spójrzcie na naszą koleżankę Balbinkę. Balbinka do naszego przedszkola chodziła, lecz nigdy głowy nie była. Grzebienia swojego nie miała i czapki innych przedszkolaków zakładał. Przez to na głowie naszej Balbinki zamieszkały trzy śmieszne dziewczynki. Wszy się nazywały i na głowie Balbinki dzikie tańce sobie urządzały. Wszą dobrze było, ciepło, zaciśnie, we włosach białe i tak sobie pod śpiewy zwały. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Aż tu nagle pewnego dnia o świcie Balbinka strasznie płacze, skacze. Co tu począć? Rety, rety, mama dzwoni do doktora. Panie doktorze, moja Balbinka jest bardzo chora. Pan doktor przyjechał, obejrzał Balbinkę i rzekł dość dosadnie. Kto głowy nie myje, kto szczotki używa nieczyjej, kto zakłada nie swoje czapki, to zaprasza na swą głowę małe weszki. Panie doktorze, cóż poradzi na ten problem mamy? Nie ma na to innej rady. Receptę na czystość głowy przepisać wam muszę. A to historia niesłychana. Zamiast zastrzyków i tabletek Balbinka receptę na czystą głowę dostała. Balbinko, pamiętaj, aby włoski myć. Balbinko, czapkami, beretami i chusteczkami innych przedszkolaków głowy nie ma krzywy.
tej bajeczki morał dla was taki. Pilnujcie czystość głowy, drogie przedszkolaki. A wy, kochane babusie i kochani tatusiowie, sprawdzajcie to często, czystość na tej głowie. Wielkie brawa dla małych artystów. Zespół szkolno-przedszkolny z Woli Kiełpińskiej. Szanowni Państwo, my zapraszamy na scenę przedszkole Wyspa Smyków. Przedstawienie Problem z głowy, wszystko o wszawicy. Thank you.
musisz zrobić tak. Dziękujemy serdecznie. To było przedszkole Wyspa Smyków. A teraz zapraszamy do nas w przedszkole Bajkowy Dom z przedstawieniem Obcy Lokator. Zapraszamy. Będziecie sobie podawać, a tu wy będziecie sobie podawać. Na razie trzymaj Majkę, bo do ciebie Adaś przyjedzie, dobra? Do dziewczynki. Od dziś będę z tobą mieszkać. Do dziewczynki przyszła Weszka. Od dziś będę z tobą mieszkać. Tak się szybko rozgościła i warkoczyk jej skoczyła. Ubiła małe gniazdko, wlet twierdziła, że jej ciasno. Więc przeniosła się na czubek, aby lepszą mieć miejscówkę. Świetnie jej się tam mieszkało,
i zwiedzała głowę całą. Pomyślała też przez chwilkę, że zaprosić chce rodzinkę, więc wołała swoich bliskich, gdy zamieszkać do niej przyszli. Wnet rodzinka się zjawiła i we włosach gniazdka wiła. Wszyscy chętnie skorzystali i z dziewczynką zamieszkali. Jedni siedli na kocyku, inni wiszą w warkoczyku. Wreszcie ciasno się zrobiło, mnóstwo nowych wież przybyło. A dziewczynka wciąż się drapie, coś tam jej we włosach chrapie. Coś ją gryzie za uszami, nie przestaje ani. Gdy dziewczynka zawołała, mama. Mamo, co ja mam na głowie? Zresztą nie swędzi, już nie mogę. Proszę, zaśmij mnie we włosy, bo coś mi tam się panoszy. Gdy dziewczynka zawołała, mama ze przeczucia miała. Miała córkę do łazienki i sprawdziła, co się święci. W całej głowie jej córeczki zamieszkały małe weczki. Nie ma co się tym zajmować, tylko głowę posmarować płynem, który jest w aptece. Ty poczekaj, a ja lecę. Mama płyn z apteki wzięła i dziewczynce włosy spięła. Nałożyła jej maseczkę. Usiądź teraz na chwileczkę i poczekaj z dumną miną. Wszystkie weszki zaraz giną. Więc na koniec dobrej rady posłuchajcie, miłe szkraby. Pamiętajcie, miłe dziadki, by nie nosić cudzej czapki. Nie czesz obcym się grzebieniem i dbaj często o higienę. Często też przemywaj ręce, we śnie przyjdzie nigdy Thank you.
Dziękujemy serdecznie za występ. To było Przedszkole Bajkowy Dom. A teraz zapraszamy do nas Przedszkole Miejskie numer 6 Tęczowa Szóstka. Przedstawienie Ania i Gang Wszy. Zapraszamy. Dziewczyny, jakieś plany, jestem strasznie rozdrabniona, głodna wrażeń. Czy już wiecie, kogo dzisiaj ugryziecie? Każda z nas to wsza głowowa, do ataku jest gotowa. O, tam w bloku to się chowa, jaka odlotowa głowa. Właścicielkę już widziałam, bo jej tatę podgryzałam. Na gadanie szkoda życia, tam jest Ellen do zdobycia. Oh, yeah.
płakanie, mama znajdzie rozwiązanie. Mama. Ania, Ewa nie wołają, pewnie jakiś problem mają. Sytuacja kryzysowa, Ankę bardzo spędzi głowa. Mama, pomóż, nie mam siły, moje włosy dziś ożyły. Ania, zawięcie się drapie i ze złości ciągle sapie. Nie denerwuj się, kochanie, mama znajdzie rozwiązanie. Wszy po głowie ci biegają i problemów dostarczają. Kiedyś taki problem miałem, lecz go szybko pokonałem. Specjalny szampon w aptece kupiłem, regularnie włosy nim myłem. Zaraz w życie plan się ścienie, Ania szybko do kąpieli. A ja biegnę do apteki. Ale tutaj jest afera, ktoś się do nas już dobiera. Mama Ani głowę myje, pewnie dzisiaj nas wybije. Na się łatwo nie pozbędziesz, przecież my jesteśmy wszędzie. Ja bym się tak nie chwaliła, bo w szamponie wielka siła. Kilka razy go użyję i na wszystkich z głowy zmyję. Trudne było to zadanie, znaleźliśmy rozwiązanie. Chociaż głowa była czysta, ktoś za to nie te skoczyła. Więc pamiętaj, Aniu miła, gdy się szczotką nie dzieliła. Przecież to jest oczywiste, że ma rzeczy osobiste. Gumka, szczotka, spinka, każda ma dziewczynka.
Dziękujemy serdecznie za występ. To było w Przedszkole Miejskie nr 6, Tęczowa 6. A teraz, Szanowni Państwo, zapraszamy do nas powoli na scenę Gminne Przedszkole z Nieporętu w przedstawieniu SOS na głowie. Zapraszamy serdecznie. Czy jest z nami Gminne Przedszkole z Nieporętu? Coś nie widać na razie. A czy Samorządowe Przedszkole imienia Krasnala Haobamy z Syrocka jest z nami? To zapraszamy na scenę, jeśli możecie. Może Nieporęt jeszcze dotrze. Zapraszamy. Samorządowe Przedszkole imienia Krasnala Haobamy z Syrocka w przedstawieniu Przygoda z wszami. Trzeci mikrofon.
Raz, dwa. Trzymaj mikrofon. Ja bardzo proszę o ten mikrofon, żeby wrócił na statek. Od razu, ale od razu. Bo potem będzie problem. Dwa mikrofony powinny wystarczyć, wszystkie wystarczają. No i właśnie zaczął się problem. Prawą rękę nie wychodzi. Ja mogę prosić ten mikrofon z powrotem na statek? Dobrze, dobrze, dobrze. Ale teraz. Dwa i wystarczyło wszystkim. Znaczy nie, ja proszę, żeby ten jeden wrócił na statek, bo potem go nie znajdziemy. Mamusiu, już wróciłam. O, jesteście już, witajcie. Mamusiu, tata mnie zabrał dziś na lody. Tak, to za dobre zachowanie w przedszkolu. To wspaniale, a byłaś na placu zabaw, a zjadłaś cały obiad? Tak, i bawiłam się fajnie z koleżankami. Ale chyba coś mi jest. Jak to? Strasznie swędzą mnie włosy. Jak to? Chyba głowa. Nie wiem. Ojej! We włosach masz maleńkie robaczki. Co z tym zrobić? Kto tu może pomóc? Pojadę do miasta po pomoc. Moje kochane zwierzaki. Po co mnie wzywacie? Tu nie ma żadnego pożaru. Wzywacie, tu nie ma żadnego złodzieja. Po co mnie wzywacie, tu nie ma żadnego wroga. Po co mnie wołacie, tu magia nie pomoże. Może wy wiecie, co zrobić, gdy swędzi głowa? Hał, hał! Miau, miau, miau! My się drapiemy, gdy mamy pły! A co to jest? To robaczki, które żyją w futerku i biegnę po weterynarza. Czekaj, czekaj, do Zuzi weźmi lekarza. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Mamy kłopot. Córkę bardzo spędzi głowa. Okay.
wszystko jasne, córka ma wszy. Wszy? To takie pasożyty, trzeba kupić w aptece specjalny szampon. Włosy nim musi umyć cała rodzina i po kłopocie. A ty, Zuziu, na przyszłość pamiętaj, że nie można czesać się tą samą szczotką co koleżanka. Nie pożyczaj nikomu swoich gumek i spinek do włosów, ani czapki. Oczywiście będę pamiętała. Dziękujemy pani doktor. To ja biegnę do apteki. Mamusiu, czy będę zdrowa? Tak, kochanie, to nie choroba. Wszystko będzie dobrze. Ta-da! Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za występ. To było minne samorządowe przedszkole imienia Krasnala Haobamy z Serocka, a do nas chyba dotarło gminne przedszkole z Nieporętu, tak? Zapraszamy serdecznie na scenę. Przedstawienie SOS na głowie. Aha, to jest zgadłam, tak? Co mam to coś mówić, tak? O, tak lepiej.
Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, to były już wszystkie występy w dzisiejszym konkursie. Teraz zrobimy 10 minut przerwy. Nasze jury przyjdzie do nas, zapraszamy i ogłosimy za mniej więcej 10 minut wyniki.